Obieramy ziemniaki, bo będziemy robili preparat na odtruwanie i na ewentualne, oby nigdy, ale na jad węża. My posiadamy ziemniaki ekologiczne i właśnie takie mają być. Nie mogą to być zwykłe ziemniaki pryskane chemią ze sklepu. Muszą być z uprawy ekologicznej. Może gdzieś jesteście w stanie takie zdobyć. Lub samemu wyhodować. Skórki z ziemniaków albo można ugotować i dać kurom, albo można je położyć przy piecu, jeśli ktoś mieszka w starej chacie, i suszyć. Dorzucane do paleniska powodują, że sadza, która się osadza w kominie, po prostu łatwiej wtedy stamtąd spada i odchodzi. Ta wyciskarka jest z nami już 15 lat, jest świetna. To co uzyskaliśmy, to białko, nasz sok, o który nam chodzi, i na spodzie jest skrobia ziemniaczana. I to ze względu na nią surowy ziemniak jest niejadalny. Ale jeżeli się jej pozbędziemy podczas robienia takiego soku i zdobędziemy tylko tą część, jest to część jak najbardziej na surowo lecznicza. Pulpę z ziemniaków, która wyszła z wyciskarki, użyjemy sobie do robienia placków i dorzucę do niej tą skrobię, która pozostanie mi tutaj w tym garnuszku. Połączę ją z tym i wykorzystamy na przykład na kolację albo na obiad. Została skrobia. Przelewam jeszcze raz. Przelałam ten sok 4 razy ze słoika do słoika, żeby nie zabrać nic ze spodu. Teraz odstawiam na kilka dobrych godzin. Po to, żeby jeszcze, jeżeli została tam jakaś skrobia, o jak widać, jeszcze coś się osadziło, żeby sobie wszystko bardzo dokładnie tam spadło. Po tych kilku godzinach znowu przeleję i wtedy połączę z alkoholem i wsadzimy do lodówki. A na te kilka godzin przykrywam, żeby nie było dostępu promieni słonecznych. Tutaj są pewne ciekawostki, które zanotowałam sobie. Że sok z ziemniaka leczy stany zapalne jelit, wrzody żołądka, podobno nawet w 10 dni potrafi je wyleczyć. Wolne rodniki, leśniewskiego krona, chorobę oraz to co najciekawsze, znalazłam również w książce zielarskiej starej, że przy ukąszeniu żmij jedynie właśnie sok z ziemniaka potrafi uratować. Trzeba i smarować to miejsce oraz pić właśnie 3 razy dziennie łyżkę. Nie wiem tylko przez ile dni, ale ta informacja już jest wystarczająca. I teraz do tego potrzebujemy dodać alkohol, aby nam się nie zepsuło i mogło stać w lodówce wiele miesięcy i czekać po prostu aż skorzystamy z tego lekarstwa. Ja akurat mam tutaj spirytus nalewkowy i taki dodam.